Szanowni Państwo, rząd Prawa i Sprawiedliwości konsekwentnie wspiera te grupy mieszkańców Polski, tych Polaków, którzy przez wiele lat byli wykluczeni. W ramach tej rewolucji godności od początku funkcjonowania rządu, od 2015 roku, wprowadzamy takie programy, z których mogą korzystać osoby, które po prostu wcześniej z tego typu programów wsparcia korzystać nie mogli. W ramach tych programów także rząd Prawa i Sprawiedliwości realizuje programy wsparcia dla terenów popegeerowskich. Rok temu pan premier Mateusz Morawiecki przedstawił program inwestycji na terenach popegeerowskich. Pierwszy nabór tego programu już za nami. 340 milionów złotych trafiło do gmin popegeerowskich na najbardziej potrzebne inwestycje. Kolejny nabór w ramach inwestycji na terenach popegeerowskich zapowiedział pan premier na tegorocznych ogólnopolskich dożynkach w Bobolicach i ten nabór także w najbliższych tygodniach zostanie zrealizowany we współpracy z BGK, z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. To będzie łącznie inwestycje, wsparcie inwestycji samorządowych na poziomie 1 mld zł. Ten nabór przed nami w październiku. Ale dziś z panem ministrem Januszem Cieszyńskim chcieliśmy państwu przekazać informacje na temat nowego programu szczególnego, który będzie realizowany też jeszcze teraz, w tym roku, który będzie w oderwaniu od tych programów wsparcia dla terenów popegeerowskich, o których już mówimy. Czyli te programy inwestycji dla gmin popegeerowskich będą realizowane. Oprócz tego chcemy państwu przedstawić dzisiaj założenia nowego programu, który będzie również realizowany na tych terenach. Jest to program, w ramach którego dzieci z rodzin byłych pracowników PGR otrzymają sprzęt komputerowy. Pandemia pogłębiła wiele podziałów. Pandemia pokazała wiele problemów, które wcześniej nie zawsze były dostrzegane. I jednym z tych problemów była praca zdalna, w tym przypadku nauka zdalna, na terenach wiejskich, na terenach popegeerowskich także, tych terenach, które w znaczący sposób są w dalszym ciągu wykluczone. Pomimo tego, że wiele programów jest realizowanych, według także opracowań naukowych, Uniwersytet Warszawski przygotował takie opracowanie, szeroko ostatnio komentowane w mediach, jest jeszcze wiele miejsc w Polsce, gdzie są tego typu problemy, które nie są zauważalne w innych miejscach szeroko rozwiniętych. Dlatego my dostrzegamy ten problem i chcemy, aby te nierówności, które, tak jak powiedziałem, w czasie pandemii szczególnie zostały uwidocznione, jak najszybciej zostały rozwiązane. Zdalna nauka na terenach popegeerowskich była dużym problemem. Wiele rodzin nie miało środków na to, aby móc zapewnić sprzęt komputerowy swoim dzieciom. Stąd też to rozwiązanie, które proponujemy. Szanowni Państwo, jako poseł ziemi koszalińskiej, ziemi popegeerowskiej, wielokrotnie rozmawiałem z panią redaktor Joanną Warechą, która tymi tematami od lat się interesuje, stworzyła wiele dokumentów na temat życia na terenach popegeerowskich i jedna z rozmówczyni, pani redaktor, powiedziała, 7-letnie dziecko, na pytanie, jakie masz marzenia, powiedziała, pani redaktor, jakie można mieć marzenia mieszkając tutaj? Mamy świadomość, że przez lata były to tereny, gdzie było wiele różnych problemów, na które kolejne rządy nie zwracały uwagi. Lata 90. ci ludzie zostali pozostawieni samym sobie. Dziś chcemy, aby chociażby w ten symboliczny sposób, kolejnymi programami dla mieszkańców terenów popegeerowskich realizować tam inwestycje, których przez lata brakowało, stąd ten program, o którym mówił pan premier, ale także chcielibyśmy, aby ci wszyscy dzieci,
które pochodzą z rodzin byłych pracowników PGR. Bardzo często to są dzieci, ale także wnukowie byłych pracowników PGR, żeby mogły skorzystać z tego programu, żeby to wykluczenie cyfrowe zostało w taki sposób zlikwidowane. We współpracy ze środowiskami byłych pracowników PGR oszacowaliśmy, że to jest około 20 tysięcy dzieci, które będą mogły wnioskować, których rodzice będą mogli wnioskować w ramach tego programu. Chciałbym wskazać, że także PGR-y funkcjonowały w całym kraju, więc będą to w tym programie będą mogły korzystać osoby z terenu całego kraju, ze wszystkich województw, ale oczywiście z tych gmin, na których funkcjonowały PGR-y. Będzie bardzo proste oświadczenie do złożenia. Rodzice będą takie oświadczenie składali do szkoły. O szczegółach naboru będzie mówił pan minister Cieszyński. Następnie gminy wystąpią do rządu o to wsparcie i to wsparcie do końca roku zostanie przekazane.